Mariusz Przybylski, zawodnik Górnika Zabrze, w przeszłości piłkarz Rakowa. Mariusz, podczas piłkarskiej gwiazdki zaprezentowany został krótki film o historii, 90-letniej historii Rakowa Częstochowa. No i na koniec było takie pytanie, czy ciąg dalszy nastąpi? Ty sobie wyobrażasz Częstochowę bez Rakowa Częstochowa? Wcześniej wspominałem, że nie wyobrażam sobie, żeby ten klub zniknął z mapy Polski, bo ci ludzie, którzy tutaj wkładają maksymalnie swoje zaangażowanie, zasługują na to, żeby ten klub wyszedł na prosto i myślę, że po takim turnieju jak dzisiaj coś, jakaś iskierka nadziei w ten klub po prostu wejdzie, że spokojnie przystąpią do okresu przygotowawczego, a później do rundy rewanżowej. Dzisiaj wystąpiłeś w zespole Raków 90, zajęliście drugie miejsce, troszkę brakło w tym spotkaniu finałowym szczęścia, no aczkolwiek patrząc na wynik, to zwycięstwo drużyny gwiazd było bardzo okazałe. Zgadza się, wynik był nieodzwierciedla tego, co się działo na boisku, bo wynik był wysoki, ale momentami, tak jak mówię, no chyba bodajże było 2-2, później już zaczęliśmy te dwie bramki, odkryliśmy się i dostaliśmy kolejne, ale tak jak mówię, no wynik był tutaj drugorzędną sprawą, to przede wszystkim chodziło o zabawę i myślę, że ta zabawa była. Występujesz teraz w Górniku Zabrze, wcześniej występowałeś też w Rakowie. Powiedz, jak różnica między klasami rozgrywkowymi przekłada się na organizację w klubie, bo wiemy, że druga liga to nie jest ekstraklasa. Czy to jest wielka przepaść między tymi klubami, jeżeli chodzi o organizację? Myślę, że tutaj względy organizacyjne to na pewno jest duży, duży przeskok. Mniejszy wydaje mi się, że jest nawet sportowy. Tak jak mówię, każdy z zawodników, który by poszedł do tej ekstraklasy, na pewno na początku by miał trudno, ale później po jakimś czasie jakby zakumał, o co chodzi, to spokojnie by sobie mógł dać radę, a względy organizacyjne to na pewno jest duży przeskok. Pewnie wielu kibiców się zastanawia, czy Mariusz Przybylski wróci do Rakowa, jeżeli ten będzie grał w najwyższej klasie rozgrywkowej. Mamy nadzieję, że to się stanie jak najszybciej, ale czy coś takiego chodzi już tobie po głowie? Tak jak mówię, ja w tej chwili chciałbym do tego powiedzieć to, żeby ten klub, tak jak mówię, no, szybko się odbudował i awansował tam, gdzie jest jego miejsce. Tak jak mówię, no, ja w tej chwili jestem zawodnikiem Górnika, skupiam się na grze dla tego klubu i robię wszystko, żeby było jak najlepiej. Na koniec jeszcze pytanie odnośnie najbliższej przyszłości, bo zaczynacie z Górnikiem rundę wiosenną w bardzo dobrej sytuacji startowej, aczkolwiek było zdecydowanie lepiej, jeżeli chodzi o tabelę. Jakie cele sobie stawiacie na tą drugą część sezonu? Tak jak mówię, no cel jest dalej utrzymanie i to miejsce, które jest w tej chwili, także czas podsumowań przyjdzie po zakończeniu sezonu, bo jak mówię, wiosna jest dwa razy trudniejsza od jesieni, a tak jak mówię, jest dużo drużyn, które będą walczyły o utrzymanie. I no myślę, że my będziemy w gronie, którzy będą sobie chcieli to zapewnić dużo, dużo wcześniej, żeby nie walczyć do ostatniej kolejki. Ja wiem, że zawodnicy nie lubią siebie oceniać i mówić, jak ostatnie występy, czy należą do udanych, czy mniej. Natomiast chyba ty możesz być zadowolony, bo w większości spotkań przecież wychodziłeś w pierwszym składzie i tych minut rozegranych na boisku masz bardzo wiele. Zgadza się, no nie mnie to oceniać, od tego jest trener, no ale wiadomo, no jak wychodzę w tym podstawowym składzie, wiadomo, że jakąś tam rolę spełniam w tej drużynie i z tego trzeba być zadowolonym i robić swoje.